No i witajcie, tak jak powiedziałem, obiecałem, przyszedłem do ZTE. Producent u nas mało popularny, prawda? Ale słuchajcie, oni mają naprawdę fajne produkty, bardzo interesujące, niebanalne i spędzę tu trochę czasu po to, żeby pokazać wam rzeczy, których raczej w Polsce nie kupicie, nie zobaczycie, ale może ktoś sobie będzie chciał sprowadzić z kim. To jest właśnie klapka, którą zapowiedziałem we wcześniejszym wejściu. Nubia Flip 5G po prostu. Przypomina trochę klapkę od Tekno, no ale bebechy ma zupełnie inne. Moi drodzy, smartfon ten w Japonii wszedł do sprzedaży i w Japonii, słuchajcie, kosztuje poniżej 2000, kiedy przeliczymy z jenów. Typowa klapeczka po rozłożeniu wiadomka, amoledowy ekran, 6,9 cala, ile mnie pamięć się zawodzi, chyba tak. No jednak dosyć szeroką rameczką, no ale kurczę, cena się też nie bierze z kosmosu, prawda? Dosyć fajna obudowa, oczywiście metalowa. Kurczę, nie rozlatuje się w ręku i do tego naprawdę fajnie się prezentuje dla tych, którzy chcą się wyróżnić i przywiązują wagę do wyglądu urządzenia, no bo mam jeszcze jasny i tam jest jeszcze czarna wersja dla tradycjonalistów. No ten to jest uroczy, taki kobiecy mocno. Ale mówią też, że prawdziwy facet róży się nie boi, więc spoko. Wygląda to naprawdę efektownie. I wiecie co, tak jak go dotykam, to jest to poczucie klasy premium. A słuchajcie, no w Japonii poniżej 2000, przypomnę, to urządzenko kosztuje. A jest mega, no naprawdę bardzo fajnie wygląda i bardzo pozytywnie zaskakuje w pierwszym kontakcie. Ten wyświetlacz zewnętrzny, no cóż, nie jest jakoś hiperfunkcjonalny. No bo po pierwsze kształt, po drugie rozmiar, ale kurczę, tak jak przewijam te widżety tutaj, to rzecz jest całkiem czytelna, no a do tego fajnie wygląda. I tam fotograficznie jakiegoś wielkiego szału nie ma, bo tam, o ile pamiętam, jest 50-megowy aparat. No niemniej, jeżeli ta cena, powiedzmy, by się powtórzyła w Europie, no wątpię, chociaż z drugiej strony, wiecie, elektrynika w Japonii to ceny nie odbiegają jakoś drastycznie od europejskich, zatem całkiem możliwe, że nawet jakby to u nas za 2,5 kosztowało, no to by była najtańsza klapka z elastycznym ekranem na rynku. No wiadomo, tak, renoma producenta jest inna, no niemniej ZTE też, kurczę, no sroce spod ogona nie wypadło. To nie jest jakiś taki byle jaki producent, to jednak jest nadal cały czas gigant technologiczny, bo pamiętajcie, że oni nie tylko zajmują się urządzeniami mobilnymi, ale też szeroko rozumianymi sieciami. Zatem, no, bądźmy szczerzy, tania klapka od dość jednak doświadczonego producenta to nie jest nic złego. Następna ciekawa rzecz, tablet z trójwymiarowym ekranem. Tyle, że tutaj akurat obraz, teraz skoczyło mi 3D i super. Nie wiem, czy kamera dobrze oddaje różnicę, to jest zwykły obraz. A teraz przełączyłem w 3D, no powiem szczerze, nie widzę tego na kamerze. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, imersja jest bardzo fajna i jest rzeczywiście wrażenie głębi tego obrazu. I jego jakość nie ulega drastycznej degradacji, kiedy przełączymy demo na zwykły płaski obraz dwuwymiarowy. W którym wymiarze troszkę się zmienia, ale kurczę, jest czytelny i widać tą głębię. Kurczę, to jest fajne. Oczywiście tablet ma dwie kamery, żeby robić to wrażenie stereoskopii. I tu pokażę wam następny bardzo ciekawy smartfon. Nubia Z60 Ultra. Maszyna fotograficzna, fotograficzny flagowiec, gdzie jest aparat do selfie. Moi kochani, jest aparat do selfie oczywiście. Aparat do selfie jest, pokazał się, jest pod ekranem. Obraz możecie ocenić teraz, tak jak widzicie. No nie jest jakaś super hiper rewelacja, sobie strzelę selfiaczka i zobaczymy, jak on wychodzi. Teraz się obraz przetwarza, patrzcie, po przetworzeniu, kurka, no nie jest to złe. Widać takie, zobaczcie, charakterystyczne rozbłyski od lamp, spowodowane jednak matrycą, która znajduje się nad aparatem, bo no, jest ekran jednak. No nie dematerializuje się, on tam cały czas jest, tylko piksele są wygaszane. A przy okazji widzicie, czym nagrywam, no to już wam powiem, słuchajcie, korzystam w tej chwili cały czas z iPhone'a 15 Pro Max, a dźwięk rejestrują AirPodsy w moich uszach. W ogóle powiedzcie, czy mnie dobrze słyszycie, bo jak źle, to będziemy coś kombinować, coś zmieniać. No i przyjrzymy się designowi tego smartfonu. No kurczę, Van Gogh, taką reklamę pamiętacie plusa? W każdym razie bardzo ciekawe urządzenie o bardzo, no przyznacie, niebanalnym designie. Naturalnie ten telefon można kupić też w bardziej zwyczajnej wersji, bez tych mazajów. Króciutko o specyfikacji. Ekran 68 cala amoledowy. Aparat ten pod ekranem jest aparatem piątej już generacji. Tu mamy 3 aparaty, w tym jeden z peryskopowym teleobiektywem, także też jest niebiednie. I bateria też jest niebiedna, bo 6000 mAh i wodoszczelność IP68. Jakby ktoś się chciał koniecznie wyróżniać, to no. A w ogóle to słuchajcie, ten telefon trochę mi przypomina gamingową Nubię, bo nawet ma, popatrzcie, suwaczek, ale on służy do czegoś innego chyba w tym modelu. W gamingowym telefonie uruchamia tryb gry, a ja teraz go przesunę. A, tutaj włącza aparat. Czyli widzicie, albo gaming, albo fotografia, ten model stawia na fotografię. Natomiast pod względem designu jest podobny do tych gamingowych. Oczywiście gamingowe mają biedniejsze aparaty, ale też mają taki wyświetlacz. Zresztą zaraz spróbuję je Wam pokazać. No i design fajny, bo no, płaskie ścianki z każdej strony. I zwróćcie uwagę, jaka jest wąska rameczka w zasadzie wokół całego ekranu. Ta dolna jest minimalnie szersza, ale jak tak patrzymy z daleka na ten smartfon, to ramka się wydaje równa, symetryczna, tej samej szerokości, co mi się strasznie podoba. No i ta stylowa jest niekonwencjonalna, totalna. Widzę, że mam sygnał, że dźwięk niestety szumi. Wiesz co, możliwe, że po prostu słuchawki rejestrują gwar wokół, bo zobacz, ile tu jest ludzi i wszyscy gadają. Więc może ten szum to jest po prostu ten szum hali, którego niestety no, nie bardzo unikniemy, bo nie wiem, nawet mikrofon krawatowy też próbowałem i też ten szum rejestruje. O, no i powiedziałem Wam o smartfonach gamingowych, więc mamy Red Magica 9 Pro, a tak w ogóle to niebawem u nas taka galerecka 9 Pro z plusem. O, i tu możemy obejrzeć go w białej wersji. No też jest ślicznościowy, bardzo mi się ten design podoba. Jest jakiś, no wiadomo, nie każdemu przypadnie do gustu, ale no nie można powiedzieć, aby był nieoryginalny. I zwróćcie uwagę, że aparat jest zlicowany z tylną ścianką. Tu nic nie wystaje, czyli jednak można. Z tym, że aparaty tu są biedne, bo tu jest jakieś 50 megapikseli plus szeroki kąt, plus makro, więc jakichś tam rewelacji nie robi. Natomiast pod względem stylowy ten telefon jest szkosowy. No i tu ten wspomniany suwaczek. Tu akurat włącza tryb growy. O, dokładnie. Są dodatkowe triggery tutaj na boku, jak widzicie. Jakby ktoś sobie chciał pograć. No to też jest ciekawa propozycja. Jest nadajnik podczerwieni, jest mini jack. Jest tu szybkie ładowanie. No i znowu mamy ten wyświetlacz bez aparatu do selfie. Znaczy się z aparatem, ale schowanym. Z tym, że tak, moje doświadczenia akurat z gamingowymi Nubiami, ale myślę, że to można przełożyć na wszystkie pozostałe, są takie, że interfejs, ten gra to się może odsunę trochę, ale pokażę Wam czarnego, też fajny, ale upalcowali go już masakrycznie. Tu jest wiatraczek, który chłodzi wnętrze telefonu i się świeci, no bo jak gamingowy to musi migać, wiadomka. Jeżeli chodzi o interfejs, to no, w języku language no to jest ok. Natomiast tłumaczenie w Nubiach na język polski po prostu leży, kwiczy i jęczy, bo po prostu jest tragedia. To są magnetyczne kulery do smartfonów, żeby chłodziło dodatkowo. I wierzcie mi, przydaje się to, bo nie są to smartfony należące do najchłodniejszych. Tu mamy gamingowe słuchaweczki. Nie wiem, co może być gamingowego w słuchawkach, poza designem. No ale może coś jest, może po prostu niskie opóźnienie i tyle. No bo akurat w przypadku Bluetootha i gier, no to wiadomo, opóźnienie dźwięku względem obrazu jest istotnym parametrem. To jest też nowość. Ładowarka DAO. No jest ładowarka, moi drodzy, tylko taka, wiecie, super, hiper wydajna, 150 W w sumie daje. 3 wyjścia, wyświetlacz pokazujący, no, musicie mi wierzyć na słowo, nie umiem go odpalić. W każdym razie wyświetlacz pokazuje moc ładowania na każdym z gniazdek, aktualną moc ładowania w czasie, kiedy ono trwa. No i popatrzcie na tą stylówę tej ładowarki. no, przyznacie, że jeżeli chodzi o design, no to nie mają się czego powstydzić. Nie mają się czego wstydzić, może nie każdemu to się podoba, ale jest, przyznacie, niebanalne. Kurczę, jakie to jest ciężkie. No, widać, że to urządzonko daje fajną moc i się nie grzeje. Chociaż, no tak, nic nie jest podłączone, to jak ma się grzać, no, to też logika, nie? W każdym razie, no czuć, że to jest kawał porządnej technologii, bo ta ładowara swoje waży. Ja bym też był zainteresowany, to proszę bardzo, parametry widzicie na ekranie. No, kurczę, taka banalna rzecz jak ładowarka może być, kurczę, pięknie zaprojektowana, a na pewno zaprojektowana ciekawie, no bo czy piękne, no to rzecz gustu. Tu mamy trochę tańsze modele od Nubii. Ciekawostka. Nubia Music z ogromnym głośnikiem z tyłu. Plus do tego jakieś tam efekty świetlne. Ciekawostka przyrodnicza. Rzekłbym, bo to nie jest jakiś telefon super wysokiej półki, zresztą widzicie nawet po wyświetlaczu, że to tylko nie urywa. No chyba dla tych, którzy lubią posłuchać, bo no, głośnik jest jak na smartfon bardzo pokaźny. Zaraz tu jest inny kolorek. O, tu jest jeszcze taka Nubia Music. O, no, wyróżnia się. No, warto zwrócić uwagę, że ma dwa wyjścia. No, to jest fajne, jak sobie chcecie posłuchać w parze na kabelku. Nie wiem, czy ktoś tak jeszcze słucha muzyki, no ale może tak. To już jest, słuchajcie, Nubia Neo 2 5G, czyli smartfon dla tych trochę mniej zamożnych graczy, bo on jest stosunkowo niedrogi. Jest oparty na Unisoku, tak, gaming i Unisok tak sobie średnio, ale ma 8 GB RAM, 256 pamięci, ma głośniki stereo. Ekran Full HD ze 120 Hz odświeżeniem i bateria 6000 mAh. To nie jest jakaś tragedia. Znośny średniak. Natomiast o takim gamingowym stylu, więc jak ktoś nie ma hajsu na Red Magica, to sobie kupuje coś tańszego. To jest też kolejna nowinka, Nubia Focus. Pierwszy raz widzę ten telefon na oczy na żywo. Też nie jest to jakiś super, bo jak widzicie, znów mamy Unisoka w środku. Ale aparat 108 megapikseli, 32 mega z przodu, ekran 120 Hz, bateria 5000, no nie jest najwyżej, ale też rewelacyjnie nie jest, no i tak trochę średnio ta imitacja lajki z tą czerwoną kropką mi się podoba, nie lubię takich zagrywek, ale telefon jest, no, jest ładny, no i to też nie będzie droga rzecz, gdyż no, widać po parametrach, że to nie jest jakieś super dopasione urządzenie. Przejdziemy może teraz do takiego trochę bardziej dopasionego, spróbuję sobie dopchać. A nie, to jest Z60 Ultra, także to już widzieliście, tylko są w innych kolorkach. Ale o, super, gościu sobie poszedł, to ja się tutaj bezczelnie właduję. No i tu macie tą Nubię, którą wam pokazywałem wcześniej z Van Goghiem. Serdecznie pozdrawiam Kabaret, mówię, takich reklam już się teraz nie robiła, szkoda. Kto pamięta, to wie, o co chodzi. Srebrny też nie brzydki. A, tu mamy tego Van Gogha, to już go widzieliście. To jeszcze jest czarny smutasek dla tradycjonalistów, ale zatomatowy. Zatem się to draństwo nie palcuje. Czy wszystko wam ZTE już pokazałem? Chyba tak. Zatem żegnam się z wami na chwilę ze stoiska ZTE i biegnę dalej. Bardzo wam dziękuję za wszelkie wyrazy wsparcia, za wszelkie komentarze, za prezenty, no i za to, że jesteście. Serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia niebawem. Hej!